Witam was, moi drodzy widzowie. Jak śpiewał klasyk... Biorą namiar na plaży ci teksty... Głównie to, czekajcie. Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już. Wróciłem w miejsce, które, jak wiecie z mojego urodzinowego vloga, najmocniej zapadło w mojej pamięci. 15.30, 6 października 2022 roku, grzbiet Monteplange. Tutaj jednak jazda rowerem miała inny cel. Zapraszam na film. Alpy Julijskie, backstage z czegoś nowego dla mnie też, czyli skręcenia takiego profesjonalnego filmu dla firmy Dartmoor Bikes. Może kilka osób z was będzie pamiętało taką sytuację, kiedy w zeszłym roku jechałem dokładnie tego samego dnia na moją wyprawę czterdziestkową. Ja bez kawiarki, masakra, no gotuję wodę i robię zalewaję. Zapomniałem kawiarki, stało się to ponownie, jakiś fatum po prostu. Muszę sobie znowu zrobić zalewaję tak zwaną. I skręcamy w Dolinę Rezję. Bardzo fajna sekcyjka podjazdowa, tutaj za chwilę jeszcze da się troszkę jechać, potem już będzie wypych. No cóż, chyba złożyłeś tutaj dwie rzeczy na tą awarię, chyba uszkodzona przerzutka i zużyty napęd, już, także już czas najwyższy powymieniać to wszystko. A co ja tu teraz robię? Słuchajcie, z Jankiem Kilińskim, którego na pewno kojarzycie z Dirty More, z Szachem, który zawsze częściej stoi z drugiej strony obiektywu. Zamysł był taki, żeby nie zrobić takiego pustego, napompowanego, takiego, wiecie, plastikowego, jakby plastikowych zdjęć, tylko zrobić pełnokrwisty trip, czyli żeby był podjazd, wypych, zjazd, widoki. Także ten wypad będzie w zupełnie innym charakterze niż ten sprzed roku. Cię Paweł tutaj poprosił z rowerem, a jednak też jesteś okay. W reprezentacji. Jestem gotowy. Drodzy, ujęcie, które zawsze chciałem tutaj, znaczy zawsze, które jak tu byłem poprzednio, chciałem je zrobić. Jedno z lepszych ujęć będzie robił Szach, to jest jego ujęcie. Ujęcie po prostu jazdy tą granią z drona. Będzie pięknie. Zobaczmy, jak to wygląda w profesjonalnej produkcji. Mam przerzutki! Koniec! Mam nadzieję, że przynajmniej z tego wszystkiego to epickie ujęcie wyszło, choć już od tej mini ścianki, od tej sekcyjki jechałem bez napędu, z zablokowanym korbą. Moi drodzy,
To nie jest kwestia garbaruk, nie garbaruk. Takie rzeczy zdarzają się absolutnie wszystkim wózkom. Żeby było śmieszniej, w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu w samochodzie zawsze włożę takie rzeczy, właśnie wózki, jakieś takie rzeczy, które się przydają raz na dwa lata. Karolinie dałem wózek. Wymieniliśmy wózek w przerzutce, także chyba na chwilę obecną to wszystko. Ja pierdolę. No i kończę tą swoją przygodę. Szkoda, żałuję, czuję mega niedosyt. Jednak patrząc na pozytywy tego wszystkiego, uważam, że no, mam jeszcze większą motywację, żeby tu wrócić. Ja w ogóle już patrzę tutaj po tych szlakach, jak tutaj upchać takiego Transalpa, Transjulian Alpa, żeby to po prostu spiąć wszystko w taką, wiecie, kilkudniową, grubą wyprawę. Moi drodzy, bez haka przerzutki, spod Mont de Plange, to wszystko na dzisiaj. Do następnego. A właśnie, że nie do następnego. Janek i Szak zostają i dalej robią content. Ja zjeżdżam powoli do wioski. Jedyny plus tej sytuacji jest taki, że bez przerzutki mogę śmiało jechać bez obaw między ciasne skały. Ale nie o tym tutaj chciałem. Enduro przygodowe to pewnego rodzaju stan umysłu. Umiejętność wykorzystywania sytuacji i radzenia sobie z problemami na szlaku. Zaczynam od włoskiego stanu umysłu. Takiej okazji nie mogłem odpuścić. Buongiorno. Bicicletta kaput. Dove è la macchina? Grazie. Grazie mille. Sì. Ciao, grazie, grazie. Moi drodzy, piję już tą kawę, bo jest 16 godzina. A ja wypiję dopiero tylko dwie kawy rano, także dopijam kawę, jem pyszne ciasteczko austriackie i zabieram się do najbliższej miejscowości, ponieważ oni tam mają, wiecie, dłużej, mają czynne te wszystkie sklepy, więc zabieram się do najbliższej miejscowości, może mi się Anusz Widalec uda kupić ten wózek i jeszcze uratujemy jutrzejszy dzień, bo foty liczę, że będą takie. No i szkoda mi było, po prostu najzwyczajniej szkoda. Tam jest najwięcej sklepów rowerowych. Chłopaki gdzieś tam walczą, zazdroszczę. Nie było mi dane jeszcze, kurczę, tak w pełni tutaj sobie pojeździć, ale wrócę. Tak pani mi pomaga, dzwoni do, teraz do sklepu, żeby zarezerwować i zapytać, czy jest 12 właśnie w jakimś innym sklepie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pani zadzwoniła do innego centrum handlowego, jest tam przerzutka Shimano, chodzi tylko o zakres, żeby był zakres do 50 zębów, jadę. No. Przerzutka kupiona, czyli jutro będzie jeszcze jeżdżona. Enduro Melina. Operacja się udała. Czekaj, na razie tak. Zaraz tak, układ jest taki, że mój wózek, znaczy wózek od Szacha jest w mojej przerzutce. Janka się nic nie zmieniło, a nowa przerzutka jest cała u Szacha. Shimano SLX z manetką Osrama. Tak jest. I właśnie tutaj możemy, że tak powiem, postawić kropkę na w całych dywagacjach kompatybilności i jakości pracy. I zresztą tylko zobaczymy, jak to będzie wszystko pracować. Ustalimy i zobaczymy. Tak. Kroć tu jestem i nawet przejeżdża się tam dalej troszkę. Wiesz co, Szachu, nie wiem, czy cię nie woła, Janek. Ilekroć przejeżdżam tutaj przez Dolinę Rezije, nawet jadąc autostradą gdzieś tam do Włoch, na południe, czy przejeżdżając tutaj przez granicę austriacko,
austriacko-włoską. Ta rzeka tutaj, bo to są spływy, dopływ do tej rzeki, bo je widać z autostrady. Zawsze u nas tak krystalicznie czysta, jest niesamowite. Żeby nie być gołosłownym, 990, prawie 1000 metrów w pionie zrobione taką drogą, przebłyskującą się piękne widoki, cud. Teraz zjeżdżamy, wkraczamy, jest to świadomie zrobione, na Trail Forksie widnieje to jako czarna trasa zjazdowa. No my będziemy niestety, mamy ostatnie około, nie wiem, kilometr, może dwa, właśnie podejścia nią, wypychu, nie wiemy z czym będzie to się jadło. Tak czy tak, jest pięknie. Ja już na pewno wiem, że tutaj będzie ten Transalp wersja Julia. Tutaj ten szlak i te szlaki generalnie, to jest jakiś kosmos. To jest to, dlaczego właśnie nie jest się w stanie, jadąc tripa i, że tak powiem, wrzucając zdjęcia, nie jest się w stanie tego zrobić po prostu. Teraz już to wiem. Także fajnie, bo wymagająco. Tak. Poczekam. Zjechana przecinka, taki łącznik szlaku ze szlakiem. Wracamy znowu na szlak i w zasadzie trudność tego szlaku polegała na dosyć sporym nachyleniu i zakrętach wpakowanych w ten szlak. Także było ciekawie. Mam nadzieję, że teraz będzie już to wyglądało tak i będzie większy flow. Hello. Buongiorno. Buongiorno. Dove arrivate? Polakos. Super, ten dom robi robotę.
Wow. Ale urwał. Ale ja. Cała. W połowie. Ja pierdzielę. Tak urwałem. Ale powiem ci. Oho. Jak ty to załatwiłeś? Ty ją to absolutnie. Ale wiesz co, patrz. Ja przywaliłem ten konę. Tutaj go, ty go wyrwałeś ty tu. No tutaj to przywaliłem się z konaru. Ja zerwałem też połowę szprych i to przybijał taśmę. Powiem wam, moja przerzutka to jest amatorka w porównaniu z tym. To jest urwane. No, tak jak lecę te 100 metrów wyżej, jak się te kamień zaczęły myślę. Ale oni tu szybko poszli, pewnie jest lightowo. Ja pier... no to proszę. Zobacz, co tu się stało. Ja pier... pierdzielę. To wpadło tak, że wszystko porwało. Dobrze, że raz, tego... dwa, tego jest Elixa. Trzy. No, to już masz przerzutkę na wymianę. Ja pierdzielę. Grubo. Grubo. Się zastanawiałem, czy znajdę któregoś z was właśnie takiego, że też tam poszedł w dół. No to trzeba podociągać już, nie? Janek jedzie bez przerzutki, łańcucha, pięciu szprych, a pakunek przytroczony do plecaka to wkładka do opon uwinięta w koc NRC, ponieważ szprychy przebiły taśmę. A, dobra. Easy go home. Będziesz ściągał promy. Kontynuujemy zjazd. Zostało już naprawdę niewiele. Czekaj. Wiesz co, jest. Ja chyba mi się tam... Ty, no tam się trzeba chyba wykąpać. Koniec dwudniowego wypadu w Alpy Julijskie. Oczywiście nie obyło się bez przygód. Z kim tutaj byłem, to już mówiłem wcześniej, Janek Kiliński, Mateusz Szach. Jednak interesuje mnie opinia Janka. Janek jest osobą opiniotwórczą i mówi z sensem, tak to ogólnie mówiąc mówimy. Interesuje mnie opinia Janka, co sądzisz o jeździe on-site i o szlakach tego typu? Czy to się różni od bikeparków i ścieżek kopanych? Wiesz co, myślę, że na pewno się różni. Szczególnie, że mówimy on-site takich zupełnym, czy takim jak teraz jeździliśmy? To, co teraz jeździliśmy w zasadzie, no to nasze, wiesz, ten ostatni zjazd na przykład, wiem, nie? Wiem, taki wiem. Totalny on-site, gdzie urwałeś przerzutkę na przykład. Tak, bardzo mi się podoba. Ogólnie to jest też rodzaj zjazdu, który najbardziej lubię. Chociaż wiem, że na takim szlaku, jak tutaj jesteśmy, to nikt tego nie przygotował pod rower i mogą nas spotkać takie rzeczy, które nagle będą. Dlatego do każdej rzeczy, której nie widzę, muszę bardzo mocno przyhamować, dopiero ruszyć, ale te całe emocje z tym związane. Z tym, że nie musisz lecieć na pałę, tylko mieć fan z tego przejazdu, to jest coś ekstra i mam nadzieję, że będę mógł jeździć coraz więcej offside'owych rzeczy. Dlatego też wyjeżdżać, jeździć w nowych miejscach, poznawać nowe miejsca. Nagrało się.
Na szczęście straty były tylko sprzętowe. Wczoraj ja, dzisiaj Janek absolutnie zdeintegrował, tak by można powiedzieć, tylną przerzutkę. Niemniej jednak, pomimo tego, że byliśmy tu w innym celu, w zasadzie celem było zrobienie jakby zdjęć dla Dartmoora, taki był bardziej medialny ten wypad, to w tym wszystkim było pojeżdżone, był taki wyryb enduro, wiecie, no to, że jest awaria, jest też jakby tą ciemną stroną wypraw enduro, natomiast było pojeżdżone, były zjazdy, ta kąpiel genialna, były fajne podjazdy, były na pewno widoki, które są petarda, tutaj szczególnie te góry są naprawdę specyficzne, jedzą się z zupełnie czym innym niż Alpy, nie wiem, Dolomity, Alpy, no jest tu wyjątkowo, naprawdę. Tak więc jak najbardziej dwa udane dni, cieszę się, że wczoraj ta przerzutka się udało ją załatwić, że dzisiejszego dnia nie odpuściłem, nie przesiedziałem w hotelu. Tak więc z samego serca Doliny Rezje to wszystko na dzisiaj, do następnego, cześć!